Żeleków został założony w pierwszej połowie XIV wieku, a prawa miejskie otrzymał przed 1447 rokiem. W tamtych latach właścicielem był Andrzej Ciołek. Wziął on udział w bitwie pod Grunwaldem. Jest nawet przedstawiony na obrazie Jana Matejki. Za zasługi rycerskie król Kazimierz Jagiellończyk potwierdził przywileje targowe. W 1513 roku zmieniono terminy odbywania się targów na wtorek, które trwają do dziś. Początkowo tereny Żelechowa zaliczane były ulice rozwidlające się w okolicach kościoła i skrzyżowania ulicy Długiej i Kościuszki. W XVII wieku zaczęli sprowadzać się Żydzi. Wtedy nad Żelechowem władzę sprawowała rodzina Leżeńskich. Miasto rozwijało się, ale w wyniku zniszczeń związanych z potopem szwedzkim rozwój został zahamowany. 2 maja 1692 roku spłonęła większa część miejscowości wraz z kościołem. W związku z tym Jan Linkhaus rozpoczął budowę nowego. W drugiej połowie XVII wieku Lubomirscy zaczęli jej budowę do dziś znanego nam pałacyku. A pod koniec tego wieku dokończono go i rozpoczęto budowę ratusza. W pierwszej połowie XIX wieku rodzina Ordęgów zainwestowała w hutę szkła, ale produkcja przestała się opłacać. Po wybuchu I wojny światowej Komitet Pomocy Sanitarnej zorganizował w Żelechowie szpital dla rannych żołnierzy. W sierpniu 1915 roku weszły do Żelechowa wojska niemieckie i okupowały to miasto ponad 3 lata. Później, na początku II wojny światowej, Żelechów znów został zajęty przez Niemców. Podpalono synagogę wraz ze znajdującymi się w niej ludźmi. W październiku 1940 roku utworzono getto, w którym mieszkało około 10 tysięcy Żydów. Żydzi byli poniżani i zmuszani do pracy. 30 września 1942 roku rozpoczęła się likwidacja getta. 22 lipca 1944 roku z Żelechowa wycofali się Niemcy i Węgry, a na ulicę zostały wysłane patrole. W latach 50. odbudowano wszystkie zniszczenia po wojnie. Później budowano szkoły, sklepy i tym podobne, które znamy i widzimy do dziś. Żelechów ma piękną i bardzo bogatą historię oraz mnóstwo zabytków, więc uważam, że warto byłoby tutaj przyjechać.